Tomasz Chrzanowski i jako rezerwowy wystawiony jest Mariusz Puszakowski. 51. spotkanie tych zespołów w historii kontaktów pierwszoligowych. Przypomnę, że w ubiegłym roku na jesieni 49-41 wygrał Apator właśnie tutaj u siebie na torze toruńskim. Jak będzie dzisiaj, przekonamy się niebawem. Jak pan ustawił pary Apatora? No tak jak w programie jest. No nic tu innego nie można zdziałać. No akurat może dziwi was, że Mirek jedzie na Tomka, nie? No ale po prostu uważam, że w końcówce powinniśmy przechylić szale na swoją korzyść. No ale to jest sport i trudno powiedzieć, że to wszystko zagra, nie? Ja myślę, że tutaj to nie ma problemu, bo wiadomo, wszyscy się znamy, zawodnicy się znają jak powiedzmy jeden drugiego, bo jeździmy tyle lat razem i tutaj sprawa ustawienia zespołu jest różna. Chociaż czasami taktyka też jest ważna, ale ja myślę, że najważniejsza jest taktyka w trakcie meczu. W biegu pierwszy Mirosław Kowalik pojedzie w kasku czerwonym, Gerd Hunter w niebieskim, Tomasz Golob w żółtym i Shane Parker w białym. Tomasz Golob pierwszy w wirażu, za nim Kowalik, a o trzecie miejsce walczą Parker i Gerd Handberg. Na razie lepszy Handberg, Parker po wewnętrznej. Tomasz Golob zwiększa przewagę nad Mirosławem Kowalikiem, ale ucieka również Gerd Handberg Shane'owi Parkerowi. Tomasz Golob, Mirosław Kowalik, Gerd Handberg, Shane Parker. Taka jest kolejność po dwóch okrążeniach. Wydaje się, że dzisiaj tor jest twardy, a zatem przynajmniej w początkowej fazie zawodów decydować będzie start o powodzeniu w całym wyścigu. Tomasz Golob uciekł bardzo daleko Mirosławowi Kowalikowi. No i wydaje się też, że torunianie chcą w pierwszym wyścigu dowieść remis. Tomasz Golob za moment skończy ten wyścig. Zapisujemy mu 3 punkty. 2 punkty dla Mirosława Kowalika, 1 dla Gerda Handberga i bez punktu tym razem Shane Parker, a więc w wyścigu pierwszym 3-3. Jaguś, Sullivan, Kościecha, Teichert, wyścig drugi 3-3 po pierwszym biegu. Taśma w górze, bardzo dobrze Ryan Sullivan, ale bardzo dobrze Wiesław Jaguś. Wiesław Jaguś po wewnętrznej, jednak Sullivan pierwszy. Bardzo wyrzucony na zewnętrzne toru został Przemysław Teichert. Ale oglądajmy to, co dzieje się na pierwszym i drugim miejscu. Wiesław Jaguś i Ryan Sullivan. Dwaj wspaniali żużlowcy, tym razem w przeciwnych zespołach. Ryan Sullivan zakopał się trochę, Wiesław Jaguś spadł na trzecią pozycję. Sullivan prowadzi. Robert Kościecha drugi, Jaguś trzeci, Przemysław Teichert daleko z tyłu. No ale dochodzi Robert Kościecha do Ryana Sullivana. Ryan Sullivan, Robert Kościecha, Wiesław Jaguś. Ostatnie okrążenie, bardzo dobrze jedzie Australijczyk, ale również bardzo dobrze jadą torunianie. Wiesław Jaguś co prawda spadł na trzecią pozycję, ale rolę wiodącego w parze przejął na siebie Robert Kościecha. Czy uda mu się prześcignąć Australijczyka? Nie. A zatem proszę państwa, drugi wyścig remisowy 3-3. Ryan Sullivan zdobywa 3 punkty. 2 punkty zapisujemy Robertowi Kościesze, 1 punkt dla Wiesława Jagusia, bez punktu Przemysław Teichert, 6-6 po dwóch wyścigach. Na starcie do biegu trzeciego stanęli Piotr Protasiewicz w kasku żółtym, Tomasz Chrzanowski w niebieskim, Krzysztof Słaboń w białym i Peter Karlsson w czerwonym. Szwed nerwowo spoglądał na swój motocykl, który po chwili się zapalił. Na szczęście tym razem gaśnica była w pobliżu i niebezpieczeństwo bardzo szybko zostało zażegnane. Bieg powtórzony, już bez Karlsona wygrał Protasiewicz przed Słaboniem i Chrzanowskim. Tomasz Golob, kask żółty, Wiesław Jaguś, kask czerwony, Shane Parker, kask biały i Robert Kościecha, kask niebieski, wyścig czwarty. Bardzo dobry start Wiesława Jagusia, ale prowadzi Tomasz Golob. Tomasz Golob, Shane Parker był przez moment na drugiej pozycji, ale teraz jest Wiesław Jaguś. Wiesław Jaguś zbliża się do Goloba. Oj, proszę państwa, doszło do wypadku. Wydaje mi się, że Robert Kościecha potrącił motocykl Shane'a Parkera. No i doszło do karambolu, strzepiły się dwa motocykle. Miejmy nadzieję, że żadnemu z zawodników nic groźnego się nie przytrafiło.
Robert Kościecha za spowodowanie upadku Shane'a Parkera został przez sędziego wykluczony, tak więc w powtórce tylko trzech zawodników. Tomasz Golob w kasku żółtym, Wiesław Jagóś w czerwonym i Shane Parker w białym. Bardzo dobry start Wiesława Jagusia, podobnie jak w tej pierwszej próbie startu. No ale Toruniain spadł na trzecią pozycję i bydgoszczanie prowadzą Tomasz Golob i Shane Parker. Tomasz Golob pokazuje Shane'owi Parkerowi, że ma jechać przy wewnętrznej krawędzi toru. On sam będzie kontrolował sytuację po zewnętrznej, ale Wiesław Jagóś jest bardzo doświadczonym żużlowcem, no i z pewnością znajdzie jakiś sposób na prześcignięcie któregokolwiek z Bydgoszcza. Na razie żużlowcy Jutrzenki Polonii bardzo dobrze jadą w parze. Trudne zadanie czeka więc Wiesława Jagusia. Być może teraz zdecyduje się wejść w środek, ale zasypany jest strumieniem żużla, co skutecznie utrudnia jakikolwiek atak. Tomasz Golob i Shane Parker jadą po 5 punktów dla swojego zespołu. Wiesław Jagóś, jeśli teraz nie prześcignie któregoś z rywali, zdobędzie tylko jeden punkt. Tomasz Golob 3 punkty, Shane Parker 2, Wiesław Jagóś 1, a zatem 5 do 1 dla gości i po 4 wyścigach 16 do 8 prowadzą żużlowcy Jutrzenki Polonii Bydgoszcz. W biegu piątym parę gospodarzy stanowią Peter Carlson w kasku czerwonym i Tomasz Krzenowski w niebieskim, a rywale to Przemysław Fejher w kasku białym i Ryan Sullivan w żółtym. 16 do 8 dla gości. No i po zewnętrznej, Ryan Sullivan po wewnętrznej próbował. Przemysław Fejher jest na drugiej pozycji, a prowadzi Peter Carlson. Peter Carlson zamknięty, Ryan Sullivan, ale tutaj przy wejściu w ten wiraż z pewnością prześcignie rywala. Tak, już jest na trzeciej pozycji, spadł na czwartą Tomasz Krzanowski. No i w tej chwili żużlowcy jadą na remis 3 do 3. Prowadzi Peter Carlson, Przemysław Fejher na drugiej pozycji, Ryan Sullivan na trzeciej i na czwartej. Coraz dalej Tomasz Krzanowski. Byłby to już trzeci remis w tym spotkaniu, ale poczekajmy, jeszcze jedno okrążenie. Coraz większą przewagą Peter Carlson na prowadzeniu. Myślę, że Ryan Sullivan będzie bronił tego jednego punktu i wespół z Tajhertem przywiozą w sumie 3 punkty, co da remis w tym wyścigu. Carlson 3, Tajhert 2, 1 dla Sullivana i bez punktu Tomasz Krzanowski. Bieg remisowy 3 do 3. 8 punktami prowadzą żużlowcy Jutrzenki Polonii Bydgoszcz w meczu z Apatorem Netią, a w 6 wyścigu zobaczymy Gerda Handberga w kasku niebieskim, Mirosława Kowalika w czerwonym, Piotra Protasiewicza w żółtym i Krzysztofa Sławonia w białym. Bardzo blisko siebie cała czwórka żużlowców. Teraz z pewnością na prostej potworzą się odległości między poszczególnymi zawodnikami. Prowadzi Gerd Handberg, Piotr Protasiewicz na drugiej pozycji, ale cały czas atakuje Mirosław Kowalik. Sławoń na czwartym miejscu, jakby bez szans na włączenie się do walki o wyższą lokatę. Gerd Handberg, Piotr Protasiewicz, Mirosław Kowalik i Krzysztof Sławoń. Teraz trochę bliżej Protasiewicz Handberga. Ale wydaje się, że sytuacja już się unormowała. Jeszcze jedno okrążenie do końca. Handberg, Protasiewicz, Kowalik i Sławoń. I po tym pierwszym fragmencie wyścigu, kiedy było dużo emocji, końcówka trochę słabsza. Jazda gęsiego. Gerd Handberg, 3 punkty, 2 punkty dla Protasiewicza, 1 dla Kowalika, bez punktu Chris Sławoń. Bieg 7. Tomasz Krzanowski, kask niebieski, Peter Carlson, kask czerwony, Shane Parker w kasku białym i Tomasz Golob w żółtym. Tomasz Golob i Shane Parker na prowadzeniu. Dalej dwaj Torunianie. Teraz wziął się do rzeczy Peter Carlson. Jeszcze Carlson na trzeciej pozycji, ale coraz bliżej Shane'a Parkera. Tomasz Golob prowadzi, teraz obejrzał się, gdzie jest jego partner z zespołu. Najprawdopodobniej spróbują powtórzyć ten manewr, kiedy jechali poprzednio w parze. Shane Parker po wewnętrznej, Tomasz Golob po zewnętrznej, no i Peter Carlson będzie musiał się mocno spiąć, aby prześcignąć Shane'a Parkera.
daleko z tyłu Tomasz Chrzanowski. Wygląda na podwójne zwycięstwo pary bydgoskiej, ale Peter Karlsson nie przestaje atakować. Na całym dystansie próbuje zagrozić Shane'owi Parkerowi. Teraz ostatnia okazja bez powodzenia. 5-1 wygrywają goście. 3 punkty dla Tomasza Goloba, 2 dla Shane'a Parkera, 1 dla Petera Karlssona. W biegu 8 Mirosław Kowalik pojedzie w kasku czerwonym, Gerd Handberg w niebieskim, Ryan Sullivan w żółtym, Przemysław Pajkart w białym. Taśma w górze, Ryan Sullivan za nim, Mirosław Kowalik i Gerd Handberg. Pajkart na czwartej pozycji. No i zapowiada się remisowo. Przed tym biegiem Mirosław Kowalik miał problemy z motocyklem. Mariusz Puszakowski, widząc to, natychmiast podstawił z parkingu swojemu koledze nowy motocykl i w tej chwili widzimy, że Mirosław Kowalik świetnie sobie radzi na tym drugim motocyklu. Co prawda ta pozycja z pewnością go nie zadowala, ale widać, że przesuwa się do przodu i najprawdopodobniej ten wyścig zakończy się remisem. Zastanawia przygotowanie sprzętu do tego wyścigu. Mówiło się wiele razy o tym, że do meczu derbowego obie strony przygotowują się szczególnie starannie. Z dzisiejszego spotkania wynika zupełnie coś innego. Ryan Sullivan 3 punkty, 2 punkty Gerd Handberg, 1 punkt Mirosław Kowalik, bez punktu Przemysław Pajkart. 29-19 prowadzą żużlowcy Jutrzenki Polonii Bydgoszcz, a my oglądamy 9 wyścig. Robert Kościecha, kask niebieski, Krzysztof Sławen, kask biały, Wiesław Jakuś w kasku czerwonym i Piotr Protasiewicz w kasku żółtym. I tym razem Torunianie na prowadzeniu. Kościecha, Jakuś, dalej Protasiewicz i Tajcher. Wydaje się, że wreszcie Torunianie przejęli sprawy w swoje ręce, ponieważ bardzo słabo do tej pory jeździli. No i jeżeli myśli się o pokonaniu drużynowego mistrza Polski z ubiegłego roku, to trzeba właśnie jeździć tak, jak w wyścigu 9 czynią to Robert Kościecha i Wiesław Jakuś. Zdefektował motocykl w międzyczasie Krzysztofowi Słaboniowi. Na placu boju pozostał już zatem tylko Piotr Protasiewicz. I wydaje się, że nie zdoła prześcignąć swoich rywali. Wiesław Jakuś, Robert Kościecha, Piotr Protasiewicz. Taka jest kolejność w wyścigu 9. Owacja kibiców toruńskich 5-1. No i zmalała przewaga zespołu bydgoskiego. W tej chwili Jutrzenka prowadzi 30-24. A my za moment oglądać będziemy wyścig 10. Gerd Handberg, kask niebieski, Peter Karlsson czerwony, to para gospodarzy, oraz Przemysław Pajkart biały i Tomasz Golob żółty, para gości. Tomasz Golob odważnie wszedł między dwóch Torunian, ale prowadzi Gerd Handberg. Myślę, że tylko na moment, ponieważ Tomasz Golob chciał zobaczyć, gdzie znajduje się jego młodszy kolega z zespołu. Teraz wszystko wraca do normy. Pajchert daleko z tyłu, a zatem trzeba walczyć o remis. Tak z pewnością myśli Tomasz Golob. No i prowadzi Tomasz Golob, Gerd Handberg, Peter Karlsson i Przemysław Pajchert. Po raz kolejny nieudany występ. Tylko w drugim swoim starcie przywiózł 2 punkty. A w wyścigu 10 wszystko wskazuje na to, że po raz kolejny punkt nie zdobędzie. Tomasz Golob, Handberg, Karlsson, Tajcher. Żużlowcy zmierzają do mety. Bieg remisowy 3-3. 3 punkty zapisujemy Tomaszowi Golobowi. 2 punkty dla Handberga, 1 dla Karlssona. Bez punktu Przemysław Tajcher. 33-27 dla Jutrzenki Polonii Bydgoszcz po 10 wyścigach. W 11 dwie zmiany. Puszakowski za Chrzanowskiego pojedzie w kasku niebieskim i Robacki za Słabonia pojedzie w kasku białym. A partnerować im będą Wiesław Jakuś w kasku czerwonym i Ryan Sullivan w żółtym. W tej chwili Ryan Sullivan i Wiesław Jakuś na prowadzeniu. Kto szybszy? Wiesław Jakuś. Wiesław Jakuś, dalej Ryan Sullivan. Michał Robacki jeszcze na trzeciej pozycji.
ale Kuszakowski w tej chwili wyprzedził bydgoszczanina. No i Torunianie jadą na 4-2. Wiesław Jaguś, za nim atakujący bez przerwy Ryan Sullivan, ale też w tej drugiej parze nie próżnują żużlowcy i Puszakowski, i Robacki. Tam też jeszcze kwestia trzeciego miejsca nie jest pewna. Wiesław Jaguś jakby coraz bliżej zwycięstwa, a o jeden punkt walczą Puszakowski i Robacki. No a na pierwszej pozycji, proszę Państwa, Wiesław Jaguś jakby troszeczkę przysnął. Jeszcze jedna szansa dla Ryana Sullivana. Wiesław Jaguś 3 punkty, Ryan Sullivan 2, 1 punkt dla Mariusza Puszakowskiego, bez punktu Michał Robacki. Wspaniała jazda całej czwórki, bo walczono nie tylko o zwycięstwo, ale także o 1 punkt w tym wyścigu. Coraz więcej emocji w 51. spotkaniu derbowym Apatora i Jutrzenki. Bydgoszczanie prowadzili już 10 punktami po wyścigu 8. Teraz systematycznie przewaga maleje. Po 11 wyścigach już tylko 4 punkty przewagi. 35-31 dla bydgoszczan, a w wyścigu 12 jadą Robert Kościecha w kasku niebieskim, Mirosław Kowalik w czerwonym, Shane Parker w białym i Piotr Protasiewicz w żółtym. Po chwilowym prowadzeniu na 5-1 Torunian już w tej chwili trochę lepiej bydgoszczanie, trochę gorzej torunianie. Kościecha pierwszy, Protasiewicz drugi, Kowalik trzeci, ale cały czas atakuje. Shane Parker na razie na czwartej pozycji. Próbuje Kowalik po wewnętrznej. Teraz Protasiewicz spada na trzecią pozycję. Wspaniała walka tych dwóch żużlowców. Mirosław Kowalik już jest drugi, Piotr Protasiewicz trzeci. Ożywiły się trybuny i wygląda na to, że torunianie złapali drugi oddech. Prowadzi Robert Kościecha, Mirosław Kowalik drugi, Piotr Protasiewicz na trzeciej pozycji i daleko z tyłu Shane Parker. A zatem, proszę Państwa, po tym wyścigu zobaczylibyśmy na tablicy remis. 3 punkty dla Kościechy, 2 dla Kowalika, 1 dla Protasiewicza, bez punktu Parker. 5-1 dla gospodarzy i tym samym po 12 wyścigach remis 36-36. A zatem wszystko rozstrzygnie się w trzech ostatnich biegach. Bardzo interesująco zapowiada się wyścig 13. Tomasz Chrzanowski w kasku czerwonym, Krzysztof Sławoń w żółtym, Peter Carlson w niebieskim, Przemysław Teichert w białym. 36-36 po 12 biegach. I torunianie na prowadzeniu. Tomasz Chrzanowski i Peter Carlson. Dalej Krzysztof Sławoń i Przemysław Teichert. No i proszę Państwa, jeśli podwójnie wygrają w wyścigu 13 torunianie, to będzie bardzo trudno zniwelować te różnice. Obejmą torunianie prowadzenie w meczu. No i wtedy dwa wyścigi mieliby bydgoszczanie na... Przewrócił się Krzysztof Sławoń. Nie wstaje z toru. Wyścig przerwany. Chrzanowski w kasku czerwonym. Peter Carlson w niebieskim i Przemysław Teichert w białym. Nie ma Krzysztofa Sławonia, który, proszę Państwa, jako sprawca przerwania wyścigu został przez sędziego Wojciecha Grodzkiego z Opola wykluczony. No i tutaj emocjonować się będziemy tylko pościgiem Przemysława Teicherta za dwoma żużlowcami Apatora Netti. No niestety, proszę Państwa, przewrócił się Przemysław Teichert. Wyścig przerwany. Ponownie wyścig 13 jest przerwany. I za moment dowiemy się, jaka będzie decyzja sędziego Wojciecha Grodzkiego z Opola. W kolejnej powtórce na starcie stanęło tylko dwóch jeźdźców. Po odjechaniu 4 okrążeń 3 punkty zdobył Carlson, a 2 Chrzanowski. 41-36 prowadzi po 13 wyścigach Apator Netti Toruń. W biegu 14 Robert Kościecha, kask czerwony, Mirosław Kowalik w niebieskim, Shane Parker w żółtym i Piotr Protasiewicz w białym. I znów bardzo dobry start torunian. Końcówka w wykonaniu zespołu toruńskiego jest znakomita. Przegrywali
10 punktami po 8 wyścigach. No teraz trochę pogubił się Mirosław Kowalik, stracili dystans. Shane Parker i Piotr Protasiewicz gonią uparcie, ale znowu spokój na torze. Mirosław Kowalik i Robert Kościecha prowadzą i jeśli wygrają w wyścigu 14, no to proszę Państwa, będzie już po meczu. Shane Parker daleko z tyłu, zrezygnowany, jeszcze próbuje nawiązać kontakt z tą prowadzącą parą. Piotr Protasiewicz bardzo szybko i bardzo szeroko po zewnętrznej, zabrakło miejsca dla bydgoszczanina, ale był bardzo blisko żużlowców toruńskich. Robert Kościecha, Mirosław Kowalik, dalej Piotr Protasiewicz, ostatnia szansa dla bydgoszczan na uratowanie remisu. Rozjechali się bardzo szeroko torunianie, Piotr Protasiewicz drugi. Piotr Protasiewicz drugi, zapomnieli w ferworze, że jest to już ostatnie okrążenie. Piotr Protasiewicz jedzie dalej. Robert Kościecha także, ale proszę Państwa, ten wyścig się skończył całe jedno okrążenie wcześniej. 45 do 38 po 14 wyścigach, a to oznacza, że dzisiejsze spotkanie wygrała Paternetia, ale poczekajmy, bo emocji jeszcze nie koniec. Wiesław Jaguś, kask czerwony, Gerd Hanberg niebieski, Tomasz Golob żółty i Ryan Sullivan w białym. Ten ostatni wyścig to tylko walka prestiżowa, bo jak powiedziałem wcześniej, 51. derby Pomorza wygrał zespół z Torunia, ale w jakim stosunku, o tym przekonamy się po 15. wyścigu. Prowadzi Tomasz Golob, na drugim miejscu Wiesław Jaguś, na trzecim Ryan Sullivan, na czwartym Gerd Hanberg. Myślę, że Ryan Sullivan, który do tej pory zdobył 9 punktów w 4 startach, chciałby pokazać się z jeszcze lepszej strony. Wiesław Jaguś na zewnętrzną, za to Ryan Sullivan na wewnętrzną. Bardzo ładna, ambitna walka Ryana Sullivana. Tomasz Golob prowadzi i przywiezie 3 punkty, a kto będzie drugi? Wiesław Jaguś drugi, Ryan Sullivan trzeci. Zatem bydgoszczanie wygrali 4-2, a całe spotkanie Apator wygrał 47-42. To nie są żadne cuda. Po prostu jesteśmy, no, uważam, że jesteśmy dobrą drużyną. Na pewno moglibyśmy być lepszą. Ja mam znowu kłopoty ze sprzętem, to znaczy na ostatnim meczu Szwecji rozwaliłem 2 silniki. Obecnie testuję jakieś inne, ale nie jest to, co bym chciał. Myślę, że mogłoby być lepiej w moim wykonaniu, bynajmniej dzisiaj. Ale cieszę się, że zwycięstwo, bo to jest naprawdę fajna rzecz. Przegrywaliśmy już 10 punktami, jak pan wspomniał, i fajnie, że udało nam się rozstrzygnąć to na naszą szalę. Tutaj jest, zaważyła sprawa kolizji Kościechy z Parkerem, bo Parker jechał z kontuzją, wyskoczył mu bark po tej kolizji. Praktycznie już wiadomo było, że już nie powalczy tak, jak miał powalczyć. A liczyłem, że te 4 oczka więcej zdobędzie tutaj. Na to liczyłem i myślę, że wtedy na pewno była inna sytuacja, bo do biegów nominowanych byśmy nie weszli z kątem remisowym, a byśmy z jakąś przewagą 4 punktami weszli. Wtedy by była inna sytuacja. No ale mecz się tak ułożył. Gospodarze praktycznie w drugiej połowie nas ograli. No, no taki jest sport. No, nie mogę mieć tutaj pretensji dużych do zawodników, bo chcieli walczyć, tylko mogę mieć pretensje do tego, że no, nie wszyscy mają sprzęt taki, jaki powinni mieć. I jeżeli Piotr Protasiewicz nie będzie nam wygrywał wyścigów, to będzie bardzo trudno na wyjeździe wygrać. Co pan czuł w momencie, kiedy przegrywaliście 10 punktami? Znaczy, na pewno te derby rządzą się swoimi prawami i tutaj trudno wytypować jakiś wynik, nie? Ale przede wszystkim u siebie chciałoby się wygrać. No odwrotnie będzie w Polonii, gdzie my możemy równie dobrze przegrać, ale równie dobrze wygrać, nie? I to jest sport i dlatego uważam, że tu żadne animozje, żadne tam ciężkie oskarżenia nie mają racji bytu. Tu po prostu trzeba być, umieć przegrywać i umieć wygrywać. W zespole bydgoskim najwięcej punktów zdobyli Tomasz Golob 15 komplet oraz Ryan Sullivan 10 i Piotr Protasiewicz 9. W drużynie toruńskiej Wiesław Jaguś i Robert Kościecha po 10 oraz Peter Karlsson i Gerd Hanberg po 8.